Niesamowite, co wyprawia się w tym sezonie w tej pierwszej lidze. Do końca zostały dwie kolejki i emocje, i przy okazji ciśnienie, niektórym pójdą jeszcze w górę. Choć na atrakcje absolutnie nie mamy prawa narzekać. Krzysztof Budka, zapraszam na kolejny odcinek Pierwszoligowca. Miał być awans, jest żałoba. Kompletną klapą zakończyło się w Katowicach walka o ekstraklasę. Trzy porażki z rzędu, z tym, że ta ostatnia z Kluczborkiem to już kompletne kuriozum. Jerzy Brzęczek honorowo podał się do dymisji i zespół do końca sezonu poprowadzi Janusz Jojko. Do dymisji podali się też prezes i wiceprezes klubu. A my wciąż zachodzimy w głowę, jak to się mogło stać, że ta Gieksa przegrała z tym Kluczborkiem. Po imponującej serii zwycięstw przegrała wreszcie Sandecja. Sposób na lidera znalazł rzutem na taśmę Joker górali Szymon Lewicki. Sandecji ta porażka w niczym i tak już nie zaszkodzi. A pod Beskidzie niby wciąż mogą jeszcze marzyć, choć akurat Wojciech Trochim, były piłkarz górali, mówi, że będzie trzymał kciuki, ale za rok. Będę trzymał na pewno kciuki w następnym sezonie za Podbeskidzie, żeby powalczyli mocno awans. Awanturą skończył się mecz Chojniczanki z Druteksem Bytowią. Poszło o karnego Łukasza Wróbla. Zamiast gola była żółta kartka dla strzelca. Łukasz Wróbel strzelił w ten sposób 7 rzutów karnych, wszystkie 7 zostały uznane. Myślę, że ktoś we władzach kolegium sędziów zastanowi się nad tym, czemu kolejna bramka wyciągnięta przeciwko Bytowi. Czego tu się sędzia dopatrzył? Na szczęście piłkarze z Chojnic grali fair play, no i gola rywalom oddali, a konkretnie Wojciech Lisowski. A mówiąc poważnie, to wciąż o Chojniczance. Nie da się awansować do ekstraklasy, nie wygrywając w trakcie rundy ani jednego meczu u siebie. Ta seria jest absolutnie niezrozumiała i nawet nasz buriacki szaman nie jest tu w stanie nic zdziałać. Sędziowie zaszli też za skórę trenerowi Tychów. Zresztą Jurij Szatałow to nie pierwszy szkoleniowiec, który po meczu w Legnicy nie może nadziwić się pracy arbitrów. Powiem ja bardzo krótko. Mieć po prostu było lepszy dzisiaj od nas i wcale sędzia nie musiał pomagać. Pierwszy raz byłem na meczu, kiedy to sędzia techniczny podejmuje decyzję, który stoi najdalej od akcji, że jest rzut karny. No, taka dla mnie trochę dziwna sytuacja. Kolejna rzecz, niespotykana jest chyba sytuacja, żeby w jednym meczu sędzia gwiznął przeciwko jednej drużynie 3 rzuty karne i nawet nie będę polemizował, który z tych fauli był ewidentny, a którego nie było, bo to jest sytuacja, która na pewno jest
dla mnie niezrozumiała. Tych sytuacji kontrowersyjnych było mnóstwo. Począwszy od żółtych kartek, czerwonych. I dlatego nie chcę po prostu tego komentować, no bo bym się gdzieś tam za wiele rzeczy powiedział, a liga trwa jeszcze i nie chcę po prostu tutaj gdzieś czy narobić jakichś tak kłopotów. No po prostu, no. Ciężko po takim meczu coś powiedzieć. No nie byliśmy w stanie dzisiaj nic tutaj zrobić. Najwyraźniej jakaś tajemnicza klątwa dopada sędziów w tym mieście. Nie zmienia to faktu, że Miedź wygrała po fajnej wymianie ciosów 3-2 i wciąż może liczyć na happy end. Potknęło się Zagłębie. Jeszcze nie tak dotkliwie, by wypaść z miejsca premiowanego awansem, ale już kolejne potknięcie może być bardzo, bardzo bolesne w skutkach. No my jesteśmy trochę w odmiennych nastrojach. Pomimo, że nie przegraliśmy meczu, no to jednak straciliśmy punkty, tak? I no to jest na pewno sytuacja taka, która no, nas trochę smuci, tak? O ekstraklasę wciąż bije się Olimpia, która bezlitośnie zlała 100 mil. A gole, jakie tracił zespół z Olsztyna, to były jaja. Szczególnie ten trzeci. Piłkarskie jaja. Co my się zrobiliśmy sobie krzywdę, no bramki to jest stracone, to jest kuriozum. I tutaj no, trzeba powiedzieć sobie szczerze, że brakuje nam po prostu jakości. Jakości ludzkiej na boisku. Tempa nie zwalnia Górnik. Ze Zniczem wygrał czwarty kolejny mecz, a do Pruszkowa przyjechało tyle kibiców z Zabrza, że nie zmieścili się w sektorze gości, więc spotkanie oglądali zza płotu. Ot taki dożynkowy klimat. Ale opłacało się. Choć i tu nie obyło się bez kontrowersji. Piłkarze Znicza i jeden z trenerów domagali się odgwizdania ręki przy golu na 2-1 dla Górnika. Skończyło się kilkuminutową awanturą i próbą odesłania tego trenera na trybuny. Ten za nic nie chciał tam iść. Po wygranej z Wigrami utrzymanie zapewnił sobie Chrobry. Choć jeszcze trener Ireneusz Mamrot każe dmuchać na zimne, to my nie mamy już wątpliwości, że w przyszłym sezonie nadal w Głogowie będzie pierwsza liga. A gol z wolnego Boneckiego? Super, zobaczcie.
Utrzymanie zapewniła sobie również Pogoń, remisując w poniedziałek w Puławach. A Wisła? Na razie na miejscu barażowym, a już w czwartek zaległe piekielnie ważne spotkanie w Tychach z GKS. W poprzednim odcinku na pokładzie witaliśmy pierwszego Beniaminka, Odrę Opole. Tym razem witamy kolejnego. W przyszłym sezonie na zapleczu Ekstraklasy zagra Raków Częstochowa. To tradycyjnie rzućmy jeszcze okiem na pierwszoligową tabelę. I jak zwykle meldunek z naszej Vita Sport Fantasy Pierwsza Liga. Oto zwycięzca 32. kolejki. Na dziś to wszystko. Kolejny pierwszoligowiec w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. A teraz łapa w górę i dawaj suba.